Myśli na każdy dzień, święty Jan Paweł II, 17 września. Prawda chrześcijańskiego objawienia, którą znajdujemy w Jezusie z Nazaretu, pozwala każdemu przyjąć tajemnicę własnego życia jako prawda najwyższa, w niczym nie naruszając autonomii istoty stworzonej i jej wolności. Zobowiązuje tę istotę do otwarcia się na transcendencję. Relacja między wolnością a prawdą osiąga tu swój szczyt, dzięki czemu możemy w pełni zrozumieć słowa Chrystusa. Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Czy przyjmuję, że Bóg złożył w moje ręce tajemnicę życia, którego prawdę mam poznawać?